Witam wszystkich serdecznie na kanale Biart Tarot. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na nowy cykl filmów Medytacja z Tarotem, w którym udamy się w podróż duchową z 22 kartami wielkich arkan. Będą to medytacje przygotowane przeze mnie w odniesieniu do każdej karty, która znajduje się w wielkich arkanach. I dzisiejszą podróż zaczniemy od karty głupca. Karta głupca jest symbolem niewinności, nadziei, nowych początków. Jest to karta, która zachęca do podążania za swoimi instynktami, otwarcia się na nowe doświadczenia. Karcie początkowo nie przypisywano liczby porządkowej, mogła być równie dobrze pierwszą, jak i ostatnią kartą wielkich arkan. Z czasem otrzymała liczbę 0, która reprezentuje pustkę lub otwartość na nowe doświadczenia. A taka otwartość wobec życia, choć pozornie bezmyślna, zdradza wielką dojrzałość. I ta odwaga pozwala życiu się nieść. Postać tarotowego głupca kojarzy się często z błaznem, który miał wyjątkowy przywilej napijania się z króla, co zawsze uchodziło mu płazem, bo tak naprawdę był mędrcem. Zazwyczaj jest przedstawiany jako młody człowiek, który z radością, z optymizmem wyrusza w podróż, nieważne jak niepewną. Często jest przedstawiany stojący na skraju klifu, gotowy zrobić ten krok w nieznane. Jego niewinność i swoboda są podkreślane często przez towarzyszące mu zwierzęta, zwykle psa, który symbolizuje wierność i ochronę. Na tej karcie mamy psa, mamy również motyla. Wyciągłam dla Was też kartę głupca z innych kart, z talii kart. Tutaj mamy głupca błazna, w zasadzie w masce z psem. Tu mamy głupca, któremu towarzyszy pies. Jest klepsydra, która odmierza czas podróży. Tu mamy zabawnego błazna. Również jest pies przyczepiony do niego. Tu jest na tej karcie mężczyzna z tobołkiem, tutaj już nie ma żadnego zwierzątka. Głupiec otwiera więc sekwencję 22 arkanów i rozpoczyna drogę swojego przeznaczenia. Symbolizuje zarówno początek naszej duchowej podróży, jak i każdego nowego rozdziału w naszym życiu. Głupiec jest otwarty na wszystko, co przyniesie mu przyszłość, niezależnie od tego, jak nieznane lub nieprzewidywalne może to być. I kluczowym znaczeniem postaci jest jego spontaniczność i otwartość na nowe doświadczenia. Głupiec nie boi się doświadczać. Nie zastanawia się nad tym, co przyniesie mu przyszłość. Wręcz przeciwnie, on akceptuje je, wiedząc, że
Każda decyzja, każdy wybór niesie ze sobą szansę na naukę i wzrost. I ta otwartość i gotowość do podjęcia ryzyka są tym, co napędza głupca do przodu, na te nieznane horyzonty, tak? Historia głupca może być życiorysem każdego z nas, ponieważ wszyscy w życiu przechodzimy przez te same etapy. Może obejmować rok lub wiele lat, jest takim rodzajem próby przed wielkim przedsięwzięciem, jakim jest wejście w życie. I rozstrzygające dla głupca są możliwości, jakimi dysponuje, czyli wyobraźnia, wola życia oraz entuzjazm. I to właśnie one czynią z niego człowieka. Jego związki ze światem mogą być obojętne lub emocjonalne. Głupiec rozpoznaje te związki poprzez ludzi, zwierzęta, rośliny, czuje się z nimi związany i wyraża potrzebę tej więzi słowem lub językiem sztuki. On nie wie, czego szuka, co jest celem jego życiowej wędrówki. Traktuje życie jak prezent, nie ocenia jego wartości, tylko przyjmuje go bez zastrzeżeń, z całym zaufaniem i z całą dziecinną radością. On jeszcze nie myśli o przyszłości, o tym, jak przyjdzie mu żyć, gdy będzie musiał stale walczyć o różne rzeczy, o swoją obecność, o zdobycie pracy czy o lepsze zarobki. On w tym tobołku, który tutaj niesie, ma wszystkie potrzebne rzeczy, które ze sobą chciał zabrać, tak? Cała zawartość życia mieści się tutaj, której jeszcze nie jest świadomy, nie pojmuje roli, w jakiej będzie musiał się spełnić. Niesie w tym tobołku wszystko to, co pozwala mu ukształtować się w tym życiu. Dlatego tak chroni ten swój skarb swoich ideałów i swoich marzeń. Bez tego skarbu nigdy nie zdobyłby umiejętności wnikania w siebie ani zamiłowania do piękna. Życie głupca, którego pragnie najbardziej, zmierza do tego, żeby zaprzyjaźnić się z tym życiem i wykorzystać je dla siebie w jak najlepszym wymiarze. I obok tej niewinności głupca króluje tutaj wolność i ta wolność kieruje go tam, gdzie wola nie ma wstępu, nie dba o porządek, o prawa, kalkulacje. Wolność jest dla niego czymś naturalnym, jak oddychanie czy bicie serca. On jakby nie zadaje sobie pytania w czasie swojej podróży, po co, kiedy, dlaczego, bo wówczas mógłby utracić tą wolność, tak? Nie potrzebuje motywacji ani wyjaśnień. Kiedy człowiek zaczyna szukać powodów, dla których kocha, w istocie oznacza to koniec miłości. Trzeba przyjmować rzeczywistość taka, jaka jest w tej chwili. Najłatwiej zrozumieć naturę podróży głupca, jeśli pomyśli się o
wielkich arkanach, jak o wchodzeniu po stopniach, gdzie jest 22 stopnie, tak jak w wielkich arkanach. I każdy stopień różni się od poprzedniego. Niektóre mogą być szersze, inne węższe, nierówne czy gładkie, i na każdym stopniu są jakieś przeszkody, które trzeba pokonać, a jednocześnie kontynuować swoją drogę. I przejście pomiędzy tymi stopniami może być trudne, tak? W niektórych przypadkach może te stopnie mogą być strome, ta wspinaczka może być męcząca, a w innych miejscach może być bardzo banalna, jak przejście przez drzwi. Jednak zawsze istnieje jakaś bariera, którą musisz pokonać, żeby wejść na kolejny stopień. I po każdym takim stopniu znajduje się półpiętro, gdzie można odpocząć, zanim wyruszy się w dalszą drogę. I na tym półpiętrze nie ma barier. I jest w trakcie tej drogi, jest się takim poszukiwaczem, gdzie pokonuje się pewne trudności, gdzie nikt nie powie ci dokładnie, co znajduje się na każdym etapie, albo jak zareagujesz na różne sytuacje. Masz jedynie pewność, że jest 22 stopnie i że musisz po nich wszystkich wejść, aby osiągnąć swój cel. Jeśli zatrzymasz się wcześniej, możesz znaleźć to, co wydaje ci się, że szukasz, ale jakby nigdy nie znajdziesz tych prawdziwych odpowiedzi na swoje pytania, bo one są na końcu tej drogi. I każda ta ścieżka prowadząca do duchowego oświecenia ma własne zagrożenia i może prowadzić do różnych niepowodzeń. Czasami można mieć wrażenie, że nigdy nie osiągnie się danego sukcesu. Będzie kusiło cię, żeby się poddać, ale jeżeli wytrwasz tej drodze, będziesz miał dużą przewagę, bo osiągniesz w końcu swoje, na końcu jakieś korzyści. I na każdym stopniu zrozumiesz, że masz cechy, które chcesz posiąść. Te cechy istnieją w tobie i zawsze tam były, zawsze istniały. Jakby karta głupca pozwala ci odnaleźć i korzystać z tego, co już w sobie posiadasz, aby osiągnąć dla siebie jak najlepszą przyszłość, tak? W jednej z talii mamy kartę głupca, która pokazuje nowy początek. To karta zero, tak jak mówiłam. Na tej karcie mamy kulę ziemską i kobietę, często też karta głupca w tych współczesnych już taliach przedstawia również głupca jako osoby, jako mężczyzn czy kobiety. I ta karta jest jakby najważniejszym pierwszym krokiem. Potwierdza ona, że nadszedł czas, aby podjąć ważny skok wiary i być przygotowanym, że czeka cię coś nowego, jakaś wspaniała przygoda, bo możesz już od jakiegoś czasu czuć, że zachodzą w tobie znaczące wewnętrzne zmiany, tak? I życie jakby nieustannie próbuje cię szturchać i popychać do przodu.
I czasami może to być zniechęcające, gdy masz do czynienia z nową przygodą lub z jakimś nowym kierunkiem, dlatego wymagana jest wewnętrzna wiara i odwaga, gdy podejmujesz ten skok wiary i wkraczasz w nieznane. I w tym czasie warto nie przejmować się, jeżeli poczujesz się zagubiony albo zdezorientowany. Większość ludzi boi się różnego rodzaju zmian i stara się zachować ostrożność i często właśnie pozostaje tam, gdzie są, tak? Ale jakby dzięki temu wewnętrznemu przewodnictwu, mądrości, wierze w siebie oraz korzystając z tych narzędzi, które masz, zostaniesz jakby popchnięty do przodu w pozytywnie zmieniające się życie, w nową ścieżkę, która odmieni twoje dotychczasowe życie. Więc ważne jest też, żeby nie dostosowywać się do oczekiwań społeczeństwa czy innych osób. To ma być twoja własna przygoda, twoja własna ścieżka, twoja własna mądrość i własna prawda, tak? Przemyślana bardzo dobrze i rozważona pod każdym względem. I bądź w tym czasie jak niewinne dziecko o świeżym spojrzeniu i daj sobie pozwolenie na życie, na zabawę, na miłość i na śmiech i radość, tak? Taka jest właśnie karta głupca. Medytacja, ta podróż z głupcem, na którą chcecie zabrać, będzie bardzo rytmiczna i dynamiczna. Ma otworzyć cię na nowe możliwości, nowe kierunki rozwoju, a także być dla ciebie inspiracją do działania, więc znajdź wygodne miejsce do medytacji, usiądź lub połóż się z zamkniętymi oczami, jak ci wygodniej i zaczynamy.